Cześć! W dzisiejszym materiale odwiedzimy restaurację w Ubud, w której nie wiesz, co zjesz. To karty i los decydują, co pojawi się na talerzu. Wylosowałam karty i tutaj mamy kod dania, które mi się przytrafiło, ponieważ jedzenie wybiera mnie. Jak smakowały dania? Jest dobra. Nie no, jest pyszna. Jest bardzo dobra. No, naprawdę chciałbym, żebyście spróbowali ze mną tego kurczaka. Chciałbym, żebyście go poczuli, bo to jest coś, co warto spróbować. Kurczę, naprawdę, nie jadłem nigdzie. Czy to się opłaca i czym zaskoczyło nas to miejsce? Tego się nie spodziewaliśmy. Super. No nie, totalnie. Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie znowu na Bali. Tym razem kolejny odcinek restauracyjny dedykowany jednemu miejscu, a jest to restauracja wyjątkowa. Tak, jak już na pewno widzieliście po zajawce, nie wiemy co jemy, będą wróżby, będzie jakieś czytanie z kart. Będzie magicznie. Będzie magicznie, więc my jeszcze jesteśmy przed, więc nie mamy żadnego pojęcia. Nie wiemy czego się spodziewać. Totalnie, totalnie nie wiemy czego się spodziewać. Wiemy, że właśnie ta restauracja jest bardzo zabawna, bardzo śmieszna i nie mamy rezerwacji. Tak, więc zaraz się okaże, tak. Czy mamy stolik. Tak, pani do nas podchodzi, więc idziemy spytać. Jest, udało się. Mamy stoliczek. Moi drodzy, mamy stoliczek na godzinę 15, więc idziemy szybko. Dobrze, po wejściu do restauracji wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Podszedł do nas pan i spytał, czy chcemy zamówić normalnie danie, czy chcemy zostać wybrani przez potrawy z rządzeniem losu, magicznie i tak dalej, żeby pomogły nam tym karty. My stwierdziliśmy, że chcemy ten cały experience, całe to doświadczenie tutaj zrobić tak, jak powinno się tutaj przyjść i oddać się po prostu losowi. Pan wyjął karty, no i bierzemy na początku pierwszą kartę, drugą i trzecią, i pierwsza ma jakąś przepowiednię, każda karta ma dla nas przepowiednię, plus do tego jest oznaczona numerkiem, wskazuje konkretne danie w menu i możecie zdecydować, czy zostajecie przy tym daniu, bo tak chciał los, czy zmieniacie, bo na przykład, nie wiem, nie możecie, na przykład Klaudia miała, że wylosowała sashimi, no ale wciąż nie może jeść surowej ryby, więc zmieniła przystawkę, ale karta jakby się nie zmieniła i to, co karta wskazała, tą przepowiednię, no to karta zostaje. No i co? Ja to samo. Tak, Klaudia wylosowała swoje karty, ja wylosowałem swoje karty, no i macie cały obiad, całą kolację, czyli macie przystawkę, główne danie i deser. Pamiętasz, co masz tą przystawkę? Dokładnie? Pierogi. Klaudia ma coś, jakieś pierożki, ja mam buratę na przystawkę, na główne danie ja wylosowałem kurczaka. Ja makaron ze szpinakiem i serem. Klaudia makaron ze szpinakiem. I na deser wyrysowaliśmy, ja coś z białą czekoladą. A ja z lodami. A ty coś z lodami. Jest to fajne, podoba mi się miejsce, fajny vibe, ale wszystko szybko, wszystko się działo szybko, więc mam nadzieję, że udało nam się to jakoś tutaj wytłumaczyć. No i oczywiście dostajemy ręczniczek, żeby wyczyścić ręce, też fajnie, że wrzucacie i puchnie i tak niby jakaś magic, magic, wiecie, te sprawy. Super. Co, czekamy, nie? Na przystawkę. Tak. Jak ci się podoba? Bardzo. O, super. Ja nie mogę się czekać. Do tego jeszcze na wstępie dostajecie w ogóle wodę z jakimiś kwiatami w środku i my od razu, o nie, woda i kwiaty surowe, co to jest? Nie, że oni wszystko, tak. Wszystko czyszczą, wszystko myją, bo doskonale wiedzą, że turyści mają problemy właśnie żołądkowe. I do tego macie jeszcze drinka za darmo, w cenie. Drinki bezalkoholowe, więc nam to graj, bo ja i tak nie mogę. Wybraliśmy dwa różne, bo dwa są tylko do wyboru. Ja się śmiałam, ponieważ co wy mogli mi przewidzieć w sumie, a przewidzieli mi family. O, happy family. Yay! Oh, lovely. I'm so surprised. Także rodzinka będzie. Fajnie, bardzo, bardzo fajne są te karty, fajne jest to przeżycie. Tak, miła obsługa, wszystko super. Tak, bardzo sympatyczni są. No jestem ciekawa, czy wyrobimy się w godzinę 15 minut, bo teoretycznie tyle mamy czasu. Czy jest to może jakiś chwyt marketingowy, żeby nie siedzieć za długo? Może i tak być. Zobaczymy. Nie wiadomo, ale czekamy na dania. Klaudia już tutaj działa ze zdjęciami na Instagram. Tak, także jest. Zachęcamy do obserwacji, autoreklama. Koniecznie. No i co, wjechała pierwsza przystawka. Tak, a czy ona jest ograna? Oczywiście. Ach, no to super. Moi drodzy, kurczak, wieprzowina oraz ser. Pan powiedział, żebym koniecznie zaczęła od sera. Dobra, wbijamy się, moi drodzy. Ulala. To próbuję. Zwykły, żółty ser w cieście.
ale mi brakuje takich serowych rzeczy, więc ja się cieszę. Zobaczymy, co to jest za sosik. Pomidorowo-paprykowy sos. Jestem w szoku, bo tu papryka bardzo często jest chili po prostu, a ten jest taki paprykowy sosik. Bardzo dobry. Słuchajcie, rozkrawam Wam następnego, żeby od razu zobaczyć, potem sobie na spokojnie zjem. No te pierożki faktycznie są fajną opcją. Chili con carne, ale super, bardzo smaczne. Polendra, czyli fasola i mięso. Bardzo dobre, naprawdę. I ostatni. Czyli dobrze Ci się wylosowało. Bardzo, znaczy nie wylosowało mi się to niestety, ponieważ wylosowało mi się sashimi, ale dobrze Pan mi polecił. No tak, za drugim razem się dobrze wylosował. Dokładnie. Dobrze Pan mi polecił i mamy trzeciego. Próbuję kurczaka. To jest po prostu esencja czystego kurczaka. Z delikatnie soli, delikatnie pieprzu i po prostu kurczak. Bardzo dobre. Jeszcze spróbuję mojego drineczka, który nazywa się Magical. Taki trochę cytrynowy, trochę słodki, trochę czuć tego. No, mój też bardzo podobny. Taki wyważony. O, on jest taki wyważony, żeby smakował tak każdemu. To jest dobre. To jest dobre. Burrata Michała. Teraz spróbujemy tej buraty. Weźmiemy ją sobie tutaj. Otworzymy. Naprawdę elegancko. No i do tego mamy grzaneczki. I do tego jest jakiś sos. Zaraz Wam powiem, co to jest za sos, bo jest to bardzo ciekawe. Tak. Już mam trochę tej buraty. Tam pod spodem są marchewki chyba, widzę. Buraczki. Naprawdę ekstra. Dobra, próbuję. Ale dobra, taka delikatna. Fiu. Ekstra. Przepyszna. Tak śmietanowa. Przepyszna, cudowna. I do tego te buraki. Bardzo fajnie, no pasuje to do siebie. Próbuję do tego tej grzanki. Czuję, że jest zrobiona tak na beton. O, to sucharek bardziej niż grzanka. Aha, stracę zęby na niej. No do tego dostaliśmy chyba pesto, żeby sobie tutaj pozmarować te grzanki. Bardzo dobra. Super, ale grzanki za twarde, to są sucharki. Co do koktajlu, no to bardzo dużo cytrusów. Takie kwaśne, fajne. Bardzo dobry, wyważony taki smak. Tak, bo kwaśny, ty masz, ale wyważony. Ty masz kwiat bzu, nie, ja mam kwiat bzu, a ty masz passion fruit. No dobra, zajadamy i czekamy na pytanie główne. Moi drodzy, moje danie to tak naprawdę, ja bym powiedziała, że to są ravioli. Ja myślałam, że to będzie pasta. A to tak, jest ravioli. Ravioli z serem w środku i do tego jeszcze dostałam parmezan, więc parmezan. Słuchajcie, też tak macie, że nigdy za dużo parmezanu? Na pewno. Próbujemy. Sobie go przekroję, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. I taki biedny jest, powiem szczerze. O, taki może pusty chłopak. Taki pusty chłopak. Nie wiem, czy... Pusty chłopak. Widać? No, mamy tutaj, wiecie, klimacik taki kolacyjny, więc... A dobry chłopak. Dobry chłopak? Co ty czuć, mówisz? Że makaron jest ręcznie robiony. Oj, czuć. Bardzo smaczne. Dziabnij sobie. Ale sztos. No to jest totalnie danie dla mnie i to jest moja teraźniejsze, słuchajcie. Ja powiedział, że dla mnie, ja to ja kocham ser. Może on. No, może dlatego, że domaga tam. Słuchaj, w końcu mój syn, więc musi kochać ser i chleb. Dokładnie. Słuchajcie, no 8 na 10 jest dobra. Nie no, jest pyszna. Jest bardzo dobra. Dobra, Michał, ty masz ciekawego kurczaka. Moi drodzy, to jest kurczak w sosie. Do tego mamy tutaj... Jakieś chyba pire, nie jestem pewien, albo też jest pod spodem jakiś taki sos. Jest fasolka szparagowa na pewno, Na pewno jest fasolka szparagowa, tak. Ale tu pod spodem jest, też jest taki sosik, bo widzę, że u góry jest ciemny i pod spodem jest jasny. A, jakaś glazura plus do tego jasny. Dokładnie, tak. A few moments later. 12 seconds later. 3 days later. Jezu, ale nas trzymasz w niepewności. O, wow. Okej. Bo zastanawiałem się, co powiedzieć. Jest bardzo dobrze ugotowany ten kurczak. Na początku czujecie chrupiącą skórkę z sosem takim lekko może miodowym. Mi się tak wydaje, dokładnie oczywiście skład widzicie tego dania. Natomiast taki lekki posmak słodkawy jest chrupiąca skórka u góry i później taki miękki kurczak, bardzo dobrze ugotowany. No, kurczę... Wow, jestem w szoku. Jest bardzo dobry. A to pire? To co to jest? To taki smak przypomina kalafior może trochę? No wygląda jak kalafior w sumie. Jeśli chodzi o fasolkę szparagową, to super. Do tego mamy tutaj... To jest soczewica? A, tak. No to tak. Wygląda jak soczewica, ale ja aż muszę spróbować tego. Bo jest ciemno. Tak, w ogóle my nie widzimy, no. Tak, nie wiem jak wy widzicie to w kamerze, mam nadzieję, że dobrze.
Ej, no on smakuje jak kalafior. Taki... No takie kalafiorowe, tak? Dobre dania. No naprawdę chciałbym, żebyście spróbowali ze mną tego kurczaka. Chciałbym, żebyście go poczuli, bo to jest coś, co warto spróbować. Kurczę, naprawdę, nie jadłem nigdzie, w restauracji żadnej, żeby mi tak podali. Więc chcę, żebyś spróbowała. Okej. Dobre, soczyste, prawda? Mm-hmm. Dużo takiego mięsnego smaku kurczaku, kurczakowym takim. Z kurczakiem, no. Kurczakiem. I z bratem kurczaka, nie, bardzo, bardzo dobry. On jest fajnie zrobiony, bo on jest po prostu dobrze upieczony. On trochę przypomina kurczaka z rożna w smaku, ale no takiego, wiecie, high premium, nie? High fashion, a nie taki, wiecie, z dworca w Gdyni. To nie, bo to jest lepszy kolega, nie? Tak. Lepszy tego, kolega. Tego kurczaka z rożna dworca. Tak. Chodzi na lepsze imprezy i tak dalej. I ma bogatszych znajomych. Tak. Generalnie trzyma się z tymi lepszymi kurczakami. Tak. Które mają bardziej krupiącą skórkę. Te kurczaki z rożna, no on czasem z tym kurczakiem z rożna wyskoczy na piwo, ale to przy okazji po prostu. Jemy na pół? Jemy na pół. Oh, thank you so much. Oh, great. So there is a gift inside. You can take it here. Oh, so sweet. Gratulują nam babiszka i musimy pomyśleć życzenie i zmuchnąć razem świeczkę. I pan nam zrobi zdjęcie. Super. Tego się nie spodziewaliśmy. Super. No nie, totalnie. Czyli taki kamień w kształcie serca. Tak. Ale ładny. Ładniusi, no. Wezmę w jakimś fajnym miejscu go u nas w domu, w pokoju dziecięcym oczywiście, bo to nie jest prezent dla mnie. Także to jest na dobre szczęście dla naszego dziecka. Co, próbujemy? Naprawdę jestem w szoku. Wow. Wyciągnę świeczkę. Czy my możemy to zjeść w ogóle? Ale co? Świeczkę? Ej, no jest przepięknie podane. Co, tak chamsko go wbijamy i patrzymy, co jest w środku? To jest beza z marakują. Beza jest bardzo słodka. A marakuja jest bardzo kwaśna, więc ten deser jest po prostu wyważony i jest bardzo dobry. Fajnie, że w końcu jemy jakiś smaczny deser, bo my już mówiliśmy na odcinkach, że w Indonezji nie potrafią desery. Michał, próbujesz, bo jest naprawdę smaczne. Smaczne, nie? Kurczę, pyszne. Fajna jest ta marakuja. Ten sosik taki tutaj, no, czyli jest taki gęsty, mega dobry. Bardzo delikatna jest ta beza. Taka, czasem potrafi być beza taka twarda, nie? A ona jest świeżutka. Bo chciałem powiedzieć, że ta obsługa tutaj jest tak sprawna i szybka, że oni poczekają, aż my to zjemy, dopiero dadzą nam deser. Zajadamy, czekamy. Moi drodzy, to nie koniec deserów, nie no. Fantastycznie. W ogóle tak mi się twarz cieszy, chciałam powiedzieć, morda cieszy. Morda mi się cieszy. Strasznie miłe to jest, jak tak nagle ktoś się zaskoczy. Dobra, próbuję mojej kanapki lodowej. To jest głównie lawenda podobno, więc może być dziwnie. Jeśli jest, to jest bardzo delikatnie wyczuwalna, bo ja głównie czuję śmietankowe lody, bardzo smaczne. Okej. Okay. A czekaj, bo przypadkiem nie dostaliśmy tej lawendy, bo... Tak, bo ja nie mogę. Tak. Dobra. Pan tak to zamienił, powiedział, że nie ma tej lawendy i jest wanilia, bo lawenda chyba miała być u góry w formie kwiatków, posypka tak. taka. I jeszcze jakieś coś. Posypka lawendowa. Tak. Zobaczcie, co to jest ta kruszonka tutaj. Ona jest taka różowa, zwykłe kruche ciasto, spoko. I jeszcze ten... czerwony sos, to są jagody. O. Jagodowe, bardzo dobre. Nie wiem, jak mam chwycić to ciasteczko. Wiecie co? To jest po prostu kruche ciasto. Ja nie będę tego rozwalać, bo będę sobie to po prostu jadła jakoś tak, bo kruche ciasto to kruche ciasto. Ale jest podane bardzo ładnie. Fajnie, że są do tego te kruszonki, bo tak naprawdę ten deser jest dla Was podstawą do tych ozdobników. Próbuj. Po prostu lody waniliowe. No, ale dobra. Jestem ciekaw, jakby smakowało z tą lawendą. Tak, też. Szkoda trochę, nie? Szkoda trochę, nie? To przejdźmy, słuchajcie, do drugiego deseru. To jest taka piękna róża białej czekolady. Ja myślałem, że to jest kruche. Ja też. Ja myślałam, że będziesz musiał się tak wbić. No dobra. To czekaj. Próbuję. Bardzo delikatne. No ja zrozumiałem, że to będzie w białej czekoladzie. Czy to będzie taki po prostu fantastyczny mus z białą czekoladą? Chyba tak. To jest jak pięknie wygląda, jak taka cudownie wykonana pianka, idealnie. Taki waniliowy posmaczek i dużo białej czekolady, ale jest takie nie za słodkie. Okej, w środku mamy truskawkę i
Pod płonem mamy ciastko, ale tak delikatnie. No i do tego mamy tutaj też ten sosik, który też jest jagodowy. O, taki super. Sam. Ale jest to bardzo... Nie jest tak słodki ten deser jak twój, zobacz. Dobre, nie? Takie delikatniutkie. O Jezu, na pół. Na pół jemy? Na pół, a to? Spróbuj. Nie, ty spróbuj, to twój deser. Nie no, śmiało weź do ręki. Czekajcie, to biorę to, słuchajcie. Bo to, a, to jest biała czekolada po prostu. Ale to też jest z białej tak, czekolady. Tak, tak, jest posmak, oczywiście, jest przepyszne. Desery super. Ale kurczę, kto nie lubi deserów? Musiał być jakiś dziwny deser, żeby nam nie smakował. Ale jest mniej słodki od tego. Tak, ale przepyszne są oba. Oba to są. Słuchajcie, podsumujmy to. Ile to kosztowało, bo tego nie wiemy tak naprawdę. Tak, zaraz powiem wam, ile to wszystko kosztowało. Dobra, jak już są te życzenia, to tutaj jest też make a wish. To Kolejna dawaj. Do mnie mówi, wstać ręka, będzie śmiesznie. Tu, że nie tą z zegarkiem. No, a pomyślałeś to życzenie? Oczywiście. Dobrze, już myślałam, krótkie, że Zebeka. Szybkie, konkretne, dlatego się sprawdzi. No było to zdecydowanie najdroższe miejsce, w jakim do tej pory byliśmy. Ale było też najciekawsze. Najciekawsze i było bardzo smacznie. Bardzo smacznie. Nie zawsze jest tak smacznie. Nie? A tu trzeba powiedzieć, że było naprawdę na wysokim poziomie, takim topowych restauracji. Pan nam przeszedł. W Europie, ale się dziwię, bo pan tak był zajęty telefonem. Że nie założył wystającej ręki. Moi drodzy, oczywiście widzicie, ile kosztowała nas kolacja. Bardzo, bardzo polecamy wam serdecznie tą restaurację, jeśli będziecie. Jeśli znacie takie restauracje, które są podobne, że jakiś make a wish i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Takie ciekawe miejsca, dokładnie. Takie ciekawe miejsca, to polecajcie nam w komentarzach, bo my uwielbiamy i bardzo chętnie sprawdzamy takie restauracje. Dobra, szybko kończymy, bo ludzie nie mają jak przejść. Także jest, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzwoneczek, żeby nie ominął was żaden odcinek. No i do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Cześć.